Witam serdecznie Państwa. Pokażę Państwu dzisiaj, jak w Polsce można bardzo tanio kupić mieszkanie. Bardzo tanio, za można powiedzieć śmieszne pieniądze w stosunku do tego, co się mówi. Bo wiadomo, że mieszkanie można kupić drogo, ale można też kupić tanio. Można zaciągnąć kredyt drogi, ale można zaciągnąć kredyt tani. Można z kredytem wkopać się na dziesięciolecia, ale szanowni państwo, z kredytem można też bardzo dużo zyskać. I tutaj właśnie jest ten pies pogrzebany. Zapewniam państwa, że podczas pracy 20 lat w finansach, no, wiele rzeczy widziałem. Zapewniam państwa, prawda? I teraz państwu pokażę, jak naprawdę można bardzo dużo zyskać, po prostu rozumiejąc, czym jest nieruchomość i rozumiejąc, czym jest kredyt hipoteczny, szanowni państwo. Dzięki czemu będziemy wiedzieli i nasze społeczeństwo będzie bogatsze. Oczywiście uwaga, bo tego w szkołach, szanowni państwo, nie uczą. W telewizji też wam tego nie powiedzą. Ale zanim przejdę dalej, szanowni państwo, zanim wyłożę kawę na ławę, te niesamowite informacje, podkreślam, że nie namawiam nikogo do zaciągania kredytów, do kupowania, sprzedawania nieruchomości, do czegokolwiek nikogo nie namawiam. To jest film edukacyjno-informacyjny, pokazujący, jak działa kredyt i jak działa rynek nieruchomości w Polsce, i jakie są zagrożenia i jakie są także korzyści, jeżeli zrobi się co niektóre rzeczy. Pamiętajmy, że każdy ma inną sytuację i obecna sytuacja, i obecny film, ten film edukacyjno-informacyjny wcale nie musi pasować do twojej sytuacji. Każdy ma inną sytuację. Każdy ma inną sytuację i każdy powinien czego innego oczekiwać. Jednak jest to pewien szablon, wokół którego można się kręcić. Zanim przejdę dalej, oczywiście zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube. Szanowni państwo, bardzo pomogą te subskrypcje. Jeżeli państwo nie subskrybujecie jeszcze tego kanału, naprawdę bardzo proszę, będę naprawdę wdzięczny. Także można kliknąć w dzwoneczek notyfikacyjny, dzięki czemu każdy będzie otrzymywał powiadomienia o najnowszych produkcjach z YouTube, z Formuła Nieruchomości, a także każdy może komentować merytorycznie. Zapraszam. Zanim przejdę dalej, oczywiście wezmę łyka kawy i przechodzę do ciała tego wykładu. Szanowni państwo, mówi się, że kupno mieszkania jest takie drogie, że zaciągnięcie kredytu obecnie jest drogie, bo rzeczywiście nieruchomości są przecenione 40-50%, w wielu przypadkach sflipowane, napompowane tanim kredytem, budowane na drogich gruntach, i dlatego to tak wygląda w znacznej części. Jednak z drugiej strony, w rzeczywistości w Polsce można kupić mieszkanie ultra, hiper tanio. Oczywiście na to się nakładają bardzo wysokie odsetki kredytowe, które dochodzą do 9% na kredycie zamrożonym, na niezamrożonym 8,5%, prawda? Ale o tym powiem dalej. Jednak to nie oznacza, że wcale w Polsce nie można kupić tanio mieszkania, tanio domu, zaciągnąć tanio kredytu, który, szanowni państwo, za 3-4 lata może być nawet 3 razy tańszy, a w stosunku do zarobków nawet 5 razy tańszy aniżeli obecnie. Po prostu będę łamał tą skamielinę umysłową, którą wciskają nam media głównego nurtu i propagatorzy, szanowni państwo, którzy nic więcej od was nie chcą, a tylko i wyłącznie na was zarobić. Zanim przejdę dalej, jeszcze jeden łyk kawy, aby państwu pokazać to, o czym powiedziałem w tych pierwszych 3 minutach, 4 minutach. Posłużymy się takim miastem, które nosi nazwę Jelenia Góra. Zabiorę dzisiaj państwa do Jeleniej Góry. Jelenia Góra, piękne miasto położone na południu Polski, dosłownie przed górami, no bo nie w górach, przed górami, proszę zobaczyć. Jelenia Góra to chyba jest Śnieżka? Nie wiem, czy to Śnieżka. Nie, dobra, nie wiem. To są piękne góry. Wiadomo, na granicy z Czechami Jelenia Góra mniej więcej leży. Przepiękne miasto, proszę zobaczyć, co za piękna staróweczka, co za piękna architektura, co za piękny pejzaż.
Co za piękne miejsce, szanowni państwo, co za piękne miejsce, wiele proszę zobaczyć, no po prostu można się rozpływać, zachwycamy się jakimiś tam brytyjskimi miasteczkami ładnie położonymi w ich górach, a proszę zobaczyć, co tutaj mamy. Zachwycamy się cudzym złotem, a tutaj mamy brylanty, szanowni państwo, brylanty. Brylanty mamy tutaj, proszę zobaczyć, Jelenia Góra, jaka jest piękna, cudowna, ładna. I posłużymy się dzisiaj Jelenią Górą. Na mapie pokażę, gdzie jest Jelenia Góra. Proszę bardzo, Jelenia Góra jest tutaj. Jelenia Góra jest tutaj, czyli bardzo fajne położenie. W Jeleniej Górze serwują bardzo dobre, nie wiem czy nazwę to hamburgerami z szarpanym mięsem koło dworca. Coś wspaniałego, bardzo tanie, dwa razy tańsze niż w Trójmieście, a dwa razy lepsze. I tutaj mamy niedaleko Wrocław. Mamy tutaj Pragę niedaleko, prawda? Tu mamy do Niemiec. Wspaniale, generalnie Jelenia Góra jest połączona. Prawda? Proszę zobaczyć. Jelenia Góra jest tutaj. Tutaj to narysuję tą kropeczkę. To jest bardzo ważne, bo to jest bardzo ważne, no bo wiecie, no bo jak już gdzieś mieszkać czy kupować, no to gdzieś w jakimś fajnym miejscu. A Jelenia Góra no jest cudownym miejscem. No tutaj mamy Szklarską Porębę niedaleko. Tu mamy Karpacz, szanowni państwo. Tutaj mamy cały Śląsk, Lubin, Legnica. No mamy Wrocław, niedaleko mamy właściwie Kraków, właściwie wszystko jest blisko. U góry mamy Zieloną Górę, no i co najważniejsze, mamy za granicą mamy Pragę, no przewspaniałe, chyba najpiękniejsze słowiańskie miasto, znaczy najpiękniejsze z tych dużych słowiańskich miast na pewno, bo może najpiękniejsze słowiańskie miasto to jest może, wiecie, w Chorwacji te miasteczka są cudowne, prawda? Chorwackie miasteczka, jeżeli chodzi o piękno, o piękno tych miast, to chyba chorwackie miasteczka, to znaczy, bo ja lubię, prawda? Wiadomo, że na przykład Gdańsk jest ładny i tak dalej, prawda, że to jest ładne miasto, czy Kraków, tak, ale Praga z tych dużych miast mi się wydaje, że ona jest najbardziej monumentalna, ale z takich mniejszych miasteczek to chyba mi się bardziej podobają chorwackie, bo przez samo położenie. Jednak tamte miasta to są miasta no, wybudowane przez Słowian, właściwie można powiedzieć, ale tam przed Słowianami było bardzo dużo innych po prostu kultur, a to są czysto słowiańskie prawie, że miasta. Wszystkie, prawda? Więc fajnie jest. Tutaj niedaleko są Niemcy oczywiście. Też jest fajnie. Drezno. No generalnie Jelenia Góra, można powiedzieć, leży w strategicznym miejscu. Piękna, ładna miejscowość. Szklarska Poręba, Karpacz, Wrocław. Wszystko blisko. Drezno, Praga. No super. Katowice niedaleko, proszę zobaczyć. Kraków, tak? Fajnie, tak? I dodatkowo przepiękne, no góry, prawda? No czego chcieć? I szanowni państwo, widzimy, jak cudownym miejscem jest Jelenia Góra. I położeniowo, i ogólnie jest ładne. No, kto był w Jeleniej Górze, ten wie. No mi się bardzo podoba Jelenia Góra. Zresztą my mamy bardzo dużo takich miasteczek. I tutaj wszedłem, szanowni państwo, na taką stronę nieruchomości online, nieruchomości myślnik online.pl i szanowni państwo, mówi się, że w Polsce są drogie mieszkania, tutaj ominę te największe rudery i znajdziemy jakieś mieszkanie 50-metrowe, prawda? No i mamy mieszkanie, zaczynają się mieszkania w Jeleniej Górze, że za 52-metrowe za 179 tysięcy złotych. 179 tysięcy złotych, proszę bardzo. 180 tysięcy złotych, proszę bardzo. 180 tysięcy złotych za mieszkanie, tak? Proszę bardzo. 187, mieszkanie dwupokojowe. Widzicie, mamy tutaj mieszkań, całą masę mieszkań w Jeleniej Górze po 200 tysięcy złotych, proszę zobaczyć. Poniżej 200 tysięcy złotych i to są 50... metrówki, prawda? Tu są 36, 42, ale tam są 50-metrówki. Co to oznacza, szanowni państwo? Co to oznacza? Że jeżeli możemy kupić w Jeleniej Górze, już na tej stronie, tylko na tej stronie mamy mieszkania 50-metrowe po 200 tysięcy złotych, to, szanowni państwo, im dłużej to oprocentowanie, które mamy dzisiaj wysokie, zostanie utrzymane, tym te nieruchomości będą coraz tańsze w Polsce, prawda? Czyli bez żadnego problemu jesteśmy w stanie zbić z takiej nieruchomości 20%.
W Jeleniej Górze bez żadnego problemu możemy kupić mieszkanie 50-metrowe za 160 tysięcy złotych, szanowni państwo. W Jeleniej Górze, powtarzam jeszcze raz, tak jak widzimy, no bo tutaj są powystawiane za 180, prawda, ale 20% można zbić bez żadnego problemu. 108 albo 10%, prawda? To oznacza, że w Jeleniej Górze, proszę zobaczyć, tu w ogóle 88-metrowe Sobieszów za 200 tysięcy złotych. W Jeleniej Górze. Proszę zobaczyć. A tutaj takie małe 27-metrowe, no to wiadomo, no dobra, okej. Okay. Proszę zobaczyć. Proszę zobaczyć. I to oznacza, ja zapewniam Państwa, że to oznacza, że w Jeleniej Górze 50-metrowe mieszkanie można kupić za 160 tysięcy złotych. Nawet jeżeli jest wystawione za 200, przyjdziecie, mówicie 160. Dzisiaj jest, szanowni państwo, jeżeli dzisiaj nie sprzedadzą za 160, no to sprzedadzą za pół roku za 160. Chyba że ceny będą pompowane przez rząd Mateusza Morawieckiego, co jest bzdurą oczywiście. Tak więc, szanowni państwo, mamy w Jeleniej Górze mieszkania po 160 tysięcy złotych. 160 tysięcy złotych. Banki, to oznacza, że możemy je kupić za 160 tysięcy złotych. I teraz, jeżeli ktoś nie ma gotówki, może kupić sobie takowe mieszkanie, oczywiście na kredyt. No dzisiaj te kredyty są obrzydliwie oprocentowane. Ale, szanowni państwo, jeżeli weźmiemy... Nawet obecnie kredyt dzisiaj. Tak, mamy mieszkanie za 200 tysięcy, ubiliśmy 40%, chcą sprzedać za 160 tysięcy. 20% trzeba wpłacić na zakup takiego mieszkania, tak? Czyli 160 tysięcy minus 20%, no to musimy zaciągnąć kredytu 128 tysięcy złotych, tak? 128 tysięcy złotych. Proszę bardzo, czyli 160... purchase price, proszę się nie denerwować, jeżeli ktoś chce wejść tu na hotpoland.pl, że tutaj jest po angielsku, ja zaraz powiem, jak to przetłumaczyć. Purchase price, i że są dolary, to też nie ma znaczenia, po prostu sobie proszę wyobrazić złotówki. Purchase price 160 tysięcy złotych, czyli cena zakupu nieruchomości, szanowni państwo. Down payment, czyli depozyt, 20%. Długość trwania kredytu wpiszmy 30, to zawsze można zmniejszyć przy rekredytowaniach czy nadpłatami znacznie szybciej. Zróbmy 30%. I dzisiaj oprocentowanie, i załóżmy, że oprocentowujemy na ratę stałą na 9% na 5 lat. Dlatego, że na 9%, iż może się wydarzyć, że to gigantyczne oprocentowanie, które mamy dzisiaj, w przyszłości może być jeszcze podwyższone. Ale zaraz powiem, jak ewentualnie z tak wysokiego oprocentowania zamrożonego, które sobie zamroziliśmy na 5 lat, można przejść na przykład przed okresem zakończenia oprocentowania zamrożonego. Na przykład po 2 latach, gdy akurat obniżą masowo oprocentowanie ewentualnie, prawda? Bo nam się wmawia, że zaraz tutaj obniżą oprocentowanie. Przepraszam, wezmę łyka kawy. Wmawiają nam, że oprocentowanie, szanowni państwo, w Polsce już niedługo nam obniżą. Tak, obniżą o 1% albo 2%, a kto wie, może nie obniżą, może oprocentowanie na poziomie 6% zostanie z nami na 4 lata, a może nawet to oprocentowanie będzie na poziomie 10%. Tego nie wiemy, naprawdę. My tego naprawdę nie wiemy. Więc czasem warto się zabezpieczać oprocentowaniem stałym, że gdyby oprocentowania poszły do góry, to nam się krzywda nie stanie. Tak więc oprocentowanie 9%, interest rate, mortgage term to jest długość kredytu, interest rate to jest oprocentowanie 9%, property tax wpisujemy 0%, property insurance wpisujemy 0, property tax to jest podatek od nieruchomości, property insurance to jest ubezpieczenie, no i kalkulujemy, szanowni państwo. Bam. I co nam wychodzi? Że, szanowni państwo, zakup 50-metrowego mieszkania w przepięknej Jeleniej Górze wynosi nas 1030 zł miesięcznie
na ten obrzydliwie wysoki oprocentowaniem kredyt, prawda? 1300 zł. Szanowni Państwo, kredyt na mieszkanie w dzisiejszych warunkach w Jeleniej Górze 50-metrowe wynosi 1030 zł. Według Morawieckiego i Budy jest to bardzo, bardzo dużo. Dlatego Morawiecki i Buda chce wcisnąć bankom i deweloperom bardzo 100 miliardów złotych, szanowni państwo, bo oni uważają, że jest tragedia na rynku nieruchomości. Proszę zobaczyć. Tragedia jest, bo oni ją stworzyli i ją pogłębią. Bo jeżeli Morawiecki i Buda będą dofinansowywali banki i deweloperów, to szanowni państwo, ta rata tutaj nie będzie wynosiła 1000 zł, a 1500 zł. Ale to już jest druga sprawa. Teraz rozmawiamy o tym. Jeżeli Morawiecki nic nie będzie robił, najlepiej, żeby on nic nie robił i wtedy będzie dobrze. Szanowni Państwo, 1030 zł kupuj. W Jeleniej Górze dzisiaj na kredyt można kupić mieszkanie za 1030 zł miesięcznie. Rozumiemy to? 1030 zł miesięcznie. Taka jest rata. Na 5 lat stała, czyli ona się przez 5 lat nie zmieni. Dzisiaj płaca minimalna, a każdy w Polsce zarabia 2900. 2900 zł dzisiaj w Polsce każdy zarabia, szanowni państwo. 2900. To znaczy, że rata na nieruchomość w Jeleniej Górze wynosi 1/3. 1/3. 1/3 minimalnej wypłaty. I czy to jest dużo? Naprawdę? No ja nie sądzę, że to jest, szanowni państwo, dużo. Może by było lepiej, aby było mniej. Ale zaraz zrobię mniej. Szanowni państwo, wyobraźmy, teraz pokażę państwu, jak obniżyć tą ratę o połowę, do 500 zł. Wyobraźmy, wzięliśmy kredyt na 5 lat. Wzięliśmy kredyt na 5 lat, na 9%. I się okazuje, że jednak rząd Morawieckiego przestaje drukować pieniądze, przestaje za szybko obniżać oprocentowanie, przestaje pompować banki i deweloperów. I się okazuje, szanowni państwo, że za 3 lata oprocentowanie z 6,75 zostaje obniżone o 3,75 do 3%. To i tak jest znacznie wyższe, aniżeli przez ostatnie 15 lat. Ale tak może być. No i my mamy ten okres zamrożony na 5 lat i się okazuje, że no kurczę, wszyscy, którzy mogą sobie rekredytować albo mają oprocentowanie zmienne, no to te raty im o połowę staniały z 1000 zł na 500 zł miesięcznie. I co w związku z tym, szanowni państwo? I co w związku z tym? Tutaj trzeba zrozumieć podstawową rzecz, że istnieje taka możliwość, w zależności od banków w Wielkiej Brytanii to jest bez problemu. Możemy złamać ten kredyt, pójść do banku i powiedzieć, słuchajcie, my nawet nie chcemy iść do innego banku, ale my chcemy wejść na tą zmienną stopę, na tą stopę niską chcemy sobie zamrozić, tak? Bo mamy 9%, ale oni obniżyli z 6,75 na 3, NBP obniżył oprocentowanie, więc i oprocentowania w bankach pospadały, prawda? I co w związku z tym, szanowni państwo? Istnieje możliwość w wielu bankach za granicą, w Polsce może i też, prawda, w zależności od kontraktu. Trzeba to dobrze wiedzieć, trzeba się dowiedzieć, bo kara będzie, jak się nie dowiecie, jak zrobicie to, tak? I ten. I oni powiedzą, dobrze, możecie złamać ten kredyt, możecie sobie zrobić, znowu zamrozić na przykład na 5 lat, na 5 lat, na nowym oprocentowaniu, ale zapłacicie na przykład 5000 zł takie kary, prawda? 5000 zł kary, ale te 5000 zł bardzo może się 5000 zł kary opłacać, bo rata nam się zmniejszy, bo jeżeli obniżą oprocentowanie, wiecie, o 3,75, no to szanowni państwo, nasze nowe oprocentowanie kredytu będzie 5,25. I nasze nowe oprocentowanie kredytu będzie oznaczało, że nasza rata, szanowni państwo, spadnie do, uwaga, 356 zł. Co więcej, jeszcze więcej, bo trochę spłacimy przez 3 lata, no to będziemy mieli do spłaty 150. Nasza rata, szanowni państwo, za 3... Przepraszam, źle. 150 tysięcy złotych. Proszę zobaczyć. Nasza rata z 1000 zł spadnie na 334 zł, szanowni państwo. 334 zł. Rozumiemy to?
334 złotych, szanowni państwo. Proszę sobie to wyobrazić, że kupiliśmy dzisiaj mieszkanie w Jeleniej Górze, kosztowało 200, kupiliśmy za 160, zaciągnęliśmy kredytu 160, mieliśmy ratę 1000, na stałym oprocentowaniu, oprocentowania zmalały, poszliśmy do banku, powiedzieliśmy, słuchajcie, tutaj teraz te oprocentowania pospadały, my chcemy zamrozić na tym niskim oprocentowaniu, oni mówią, dobra, zapłaćcie karę 5000, i wam zrobimy następną ratę, nową ratę na 334 zł miesięcznie. Rozumiemy to? 334 zł miesięcznie. Rata kredytu na 50-metrowe mieszkanie. W Jeleniej Górze, przepięknej miejscowości, przepięknym miasteczku, mieście, przepięknym mieście, szanowni państwo, w Jeleniej Górze mieszka, ile w Jeleniej Górze mieszka? Nie wiem, 50 tysięcy ludzi? Tak wyglądało mi na 50, 60, 70 tysięcy ludzi. Jelenia Góra. Jelenia Góra to jest ludzi. O! Proszę, dosyć dużo. 76 tysięcy ludzi. Jelenia Góra. Rozumiemy to? Dzisiaj można kupić w Jeleniej Górze mieszkanie, którego rata to jest 1000 zł. 50-metrowe. 50-metrowe za 1000 zł, szanowni państwo. A jak oprocentowania spadną, jeżeli nie będziemy drukować pieniędzy, nie będziemy niszczyć wartości złotówki, nie będziemy wciskać 100 miliardów banków, jak chce Morawiecki i Buda. Szanowni państwo, rata kredytu na takowe mieszkanie za 3 lata z zamrożonym oprocentowaniem na 5 lat będzie wynosiła 334 złote. Rozumiemy to? 334 złote. Rozumiemy to, szanowni państwo? 334 złote. Jest to niesamowite, co się w Polakom robi w głowie. Dlaczego się mówi, że jest drogo, że ceny będą spadać, bo będą, prawda? Bo piłeczkę medialną przejęli deweloperzy i banki z dużych miast. W dużych miast, wiecie, bo w mieście, no nie wiem, przy plaży, wiecie, w Gdańsku czy w Sopocie, no to trzeba zapłacić, na przykład, wiecie, były ceny teraz po 1 000 000 zł, tak, za takie 60-metrowe mieszkanka, tak, no to jest chore, tak. A tu mamy mieszkanko za 160 tysięcy złotych. I rata tego za to mieszkanie może wynosić 334 zł za 3 lata. Jak oprocentowanie spadnie z 6,75 na 3 na przykład. W takim przykładzie. Naprawdę, szanowni państwo, to co się nam dzisiaj wciska, ja ciągle to tłumaczę. U nas wszystko stoi na głowie, bo u nas najpierw Tusk pompował kilka dużych miast. Teraz Morawiecki pompuje kilka dużych miast, a małe miasteczka upadają, jest tam tanio. Wystarczy, szanowni państwo, żeby w tych miasteczkach była praca. Proszę zobaczyć, za 3 lata, nawet w minimalną pracę, za 3 lata rata na takie mieszkanie będzie wynosiła 334 zł. Tylko że za 3 lata płaca minimalna w Polsce, dzisiaj płaca minimalna to 290 zł, tak? Ale za 3 lata płaca minimalna na rękę to będzie 3500 zł. A rata kredytu na taką mieszkanie 334 zł. 1/10 płacy minimalnej. Przecież to jest ewenement. To jest ewenement, szanowni państwo. To jest ewenement. To jest jak za darmo. Jak za darmo, prawda? Wiecie, tylko że ludzie jadą, wiecie, do tej Warszawy, do tego Krakowa, wiecie, do tego Wrocławia, do tego Gdańska, wiecie, do tego Gdyni, to jest tak tam napompowane, bo kapitał idzie tam, bo politycy przekierunkowywują kapitał tam, a w normalnych krajach, jak Wielka Brytania, prawda, wiecie, i wiele innych krajów, te małe miasteczka są wykorzystywane właśnie i tam jest bardzo dużo pracy w takich Jeleniej Górach, prawda, i w innych miasteczkach, ze względu na to, że, szanowni państwo, tam jest tanio zrobić zakład pracy, tak zwany zakład pracy, że komunistyczny język, miejsca pracy jest łatwo zrobić, bo tam są ulgi podatkowe i takiemu człowiekowi, wiecie, można zapłacić 3,5 tysiąca złotych, a on będzie miał, wiecie, ratę na dom 400 zł, prawda? Czyli 500 zł na mieszkanie, tak? Więc
Dlatego tam się opłaca mieszkać w takich małych miasteczkach, w takiej Wielkiej Brytanii. Dlatego Polacy, ja to ciągle powtarzam, dlatego Polacy w Wielkiej Brytanii w 60% mieszkają w małych miasteczkach. Bo tam zarobisz, bo w Londynie zarobisz 3000 i w małym miasteczku zarobisz 3000. Tylko że w małym miasteczku, wiecie, wynajem mieszkania kosztuje 1000, a w Londynie 3000, tak? Więc po co mieszkać w tym Londynie? Ja nie wiem, po co mieszkać w Warszawie i zarabiać tam 7000 zł. Popatrzcie. Mieszkasz w Warszawie, zarabiasz 7000 zł, ale wynajem mieszkania kosztuje 5. Zostaje ci 2000. I jeździsz do pracy półtorej godziny w jedną, półtorej w drugą. Bo Warszawa jest duża i są wszędzie korki. Co to jest za życie w takiej Warszawie? Co to jest za... To jest zachłystnięcie się, szanowni. Co to jest za życie? A w takiej Jeleniej Górze... I twój mąż idzie do pracy, zarabia 3,5 tysiąca, ty zarabiasz 3,5 tysiąca. Szanowni Państwo, razem macie 7 tysięcy, rata was wyniesie za 3 lata 600 zł plus opłaty 1200 zł. 7 tysięcy minus 1200, zostaje wam 5800. W Jeleniej Górze. W górach. W przepięknym miejscu, Praga niedaleko, Kraków, Wrocław, wszystko jest. Drezno. Szanowni Państwo, tak to właśnie wygląda. Tak to, Szanowni Państwo, właśnie wygląda, że naprawdę w Polsce są mega, 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 mega możliwości. Mówią tak, ale w tych małych miasteczkach nie ma infrastruktury do robienia biznesu. Jo, jak nie ma? W Jeleniej Górze chyba ktoś w Jeleniej Górze nie był, Szanowni Państwo. Jak nie ma, jak jest? Jak nie ma, jak jest? Jest! Tylko, że Polska specjalnie do góry nogami, bo jakbyśmy myśleli w ten sposób, jak ja mówię, to byśmy byli za konkurencyjni. Bo mamy ceny bardzo niskie, byśmy już w ogóle byli za konkurencyjni dla Niemiec i dla Brytyjczyków i dla Francuzów i dla Holendrów. Bo jeżeli w Polsce można pod Jelenią Górą założyć, jakąś firmę i zatrudnić w niej 200 osób, gdzie możesz płacić im po 3,5 tysiąca złotych i oni są szczęśliwi, bo oni za wynajem płacą 5 razy mniej niż w Warszawie, za kredyt 5 razy mniej niż w Warszawie i oni mają więcej pieniędzy niż taki warszawiak. Co z tego, że mieszkasz w Warszawie, jak ty nie masz pieniędzy, bo tam wszystko jest takie drogie? Co z tego, że zarabiasz w Warszawie 7 tysięcy złotych, jak wynajem 5, dojazd półtorej godziny w jedną, drugą? Co z tego? Co to za życie? Ja już bym wolał w fabryce mieszkać w Jeleniej Górze, pracować, mieszkać w Jeleniej Górze, płacić 334 zł z raty kredytu. A po co miałbym w tej Warszawie żyć, tak? Gdzie są spaliny, gdzie trzeba jeździć półtorej, w jedną, w drugą? Co to jest za życie? Ja naprawdę mam porównanie, wiecie, bo ja jestem z miasta i ja wiem, co to jest jeżdżenie. Dlatego się nauczyłem chodzić. bo, szanowni państwo, wcześniej Trójmiasto wyglądało tak, szanowni państwo, że półtorej godziny trzeba było w korkach stać. No to się nauczyłem chodzić. No to samochodem byś nie dojechał, nie dojechałbyś autobusem, abyś przyszedł szybciej. Takie korki były. Dlaczego się nauczyłem chodzić na tej części? Dlatego się nauczyłem, wiecie, na rowerze jeździć. Szanowni Państwo, tak samo w centrach dużych miast, jak wiecie, Manchester czy Barcelona, czy ten, no to lepiej z buta pójść. No bo zanim, wiesz, wsiądziesz w taksówkę, zanim tam dojedziesz, to ten licznik zacznie bić, to ty już tam jesteś. Dlatego ja wam nagrywam te live'y z chodzenia, bo ja lubię chodzić. A w Jeleniej Górze wszystko blisko, nie? Szanowni Państwo, naprawdę... Polska stoi przed naprawdę dużymi możliwościami, no i tyle. Ja to tak widzę. Kłaniam się nisko, pozdrawiam. Pozdrawiam wszystkich jeleniogórzan. Kłaniam się nisko. Jeleniogórzanie, udostępniajcie ten film wszędzie, gdzie się da. Pozdrawiam.